Ekipa przyjeżdża, dokumenty są dobrze przygotowane pod względem prawnym, nie jesteśmy obarczeni, mamy bazę dzięki nim. Czy moglibyśmy coś poprawić? Gdyby było więcej pieniędzy, to na pewno byśmy chcieli więcej staży i więcej takich kursów, które są bardzo drogie na rynku pracy. Specjalistyczne kursy. Bo to ilość pieniędzy decyduje o tym, jaki jest zakres projektu. To ci, którzy funkcjonują, zwłaszcza w tym systemie kształcenia zawodowego czysto technicznego, czyli mechatronik, elektronik, automatyk, to wiedzą, że tam kursy dla jednego ucznia to czasami zaczynają się od 10 tysięcy w górę, koszt jednego kursu, a to są kursy, które przez pracodawcę są wyjątkowo poszukiwane, ale to są faktycznie wielkie pieniądze. To. Czyli będziecie walczyć o pieniądze. Czyli jeżeli o coś moglibyśmy walczyć, to na pewno o to, żeby te... Bo zawsze jest pytanie, czy więcej uczniów, a tańsze kursy, czy mniej uczniów, a bardziej elitarne. No jest pytanie, czy uda się znaleźć ten złoty środek, żeby i więcej uczniów, i bardziej elitarne kursy. W nowej perspektywie będą środki na realizację indywidualnych kursów, dokształcania się, rozszerzania swoich kwalifikacji, które będą certyfikowane. No, jeszcze potrzebujemy chwilę, aby wszystkie dopracować informacje, a tutaj na pewno będziemy się starać, żeby projekt był dalej realizowany. Dobrze? Mamy świadomość, jak ważny jest to, powiem projekt, ale jak ważne działania, które w ramach tych projektów są realizowane, są dla naszego województwa, dla naszych mieszkańców, bo jestem przekonana, że uczniowie, którzy biorą udział w stażach, którzy sprawdzą się w tych zakładach pracy, zostaną w naszym regionie i tu u nas będą pracować. A o to nam wszystkim chodzi, żebyśmy kształcili młodych ludzi, którzy tutaj w naszym regionie będą chcieli nie tylko mieszkać, ale również pracować i wypoczywać także.